Jak zawsze w niedzielę w Polskim Radiu Koszalin, 5 minut po godzinie 12. Anna Popławska przy mikrofonie, a Państwa i moimi gośćmi są poseł elekt Radosław Lubczyk, już bezpartyjny, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, taki klub parlamentarny, rzecz jasna. Dzień dobry. Pan Krzysztof Włodarski, Korwin, przedstawiciel Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jacek Wezgraj, Partia Razem, przedstawiciel Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. I senator elekt Janusz Gromek, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy już, jak wyglądać ma nowy rząd, choć nie wszystko jasne, bo nie wiemy, jak wyglądać ma Ministerstwo Sportu. O tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, jakie ważne wydarzenia przed nami. Przed nami bardzo ważne pierwsze posiedzenie i Sejmu, i Senatu. Przed nami Narodowe Święto Niepodległości, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę inaczej, dlatego że dość często w niedzielę przy tym stole pojawiał się pan poseł Stefan Strzałkowski. Panowie, ci, którzy mieli okazję z panem posłem w tej audycji uczestniczyć, wiedzą, że w zasadzie bardzo często bywało tak, że do ostatniej minuty przed wejściem na antenę pan poseł opowiadał dowcipy. Już wiemy, że żadnego dowcipu nam nie opowie. Duża strata i dla parlamentaryzmu, i dla samorządu, zwłaszcza w naszym regionie. Pan senator Janusz Gromek, do niedawna też samorządowiec, współpracował tak, pan z panem posłem Strzałkowskim. Można powiedzieć, że my koledzy po fachu, bo po uczelniach ABF-u i on był nauczycielem i dyrektorem. Znaliśmy się wiele, wiele lat. No, przykra informacja do nas dotarła, że Stefan już nie żyje. Ja wiem, że chorował, ale nie myślałem, że to się tak skończy szybko, bo 62 lata to jest zbyt młody wiek, żeby odchodzić. Pamięć nie zginie, bo jednak te trzy kadencje był posłem, był burmistrzem, był starostą. Zapisał się nie tylko dla Białogardu, ale i dla regionu i wiele pokoleń dzieci, młodzieży wychował. Pan Jan Głodny z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy poprosiliśmy go o komentarz, kiedy ta informacja do nas dotarła, powiedział, że to, z czego on przede wszystkim pana posła Strzałkowskiego zapamięta, to to, że pan poseł Stefan Strzałkowski, nawet jak się z kimś nie zgadzał przy tym stole, to zawsze szanował przeciwników politycznych. Pan poseł Radosław Lubczyk. No tak, no najszersze kondolencje dla rodziny. Bo rzeczywiście poseł, burmistrz, starosta, wychowawca, nauczyciel, sportowiec. Wiele tych przymiotników można do pana posła Strzałkowskiego użyć. Świetny człowiek. Rzeczywiście będzie nam brakowało przy tym stole posła Strzałkowskiego. No ale ja jestem człowiekiem dużej wiary. Mam nadzieję, że będzie się teraz sprawdzał na zielonych pastwiskach. No jest znany z tego, że potrafi dużo i dobrze kawałów mówić i lubił rybki. Zawsze w bagażniku woził wędki. Pan poseł Czesław Hoc. Panie pośle, duża strata. No tak, wielki przyjaciel, duża strata. Człowiek, rzeczywiście, jak tutaj państwo powiedzieliście, no, skarbnica anegdot, król humorów i różnych opowieści humorystycznych. Tak myślę sobie, że tak w swoim życiu nie miał chyba nigdy wrogów, bo odnosił się do wszystkich z kulturą i wielkim takim dystansem i do siebie i również do pewnych spraw, które niektórych dzieliły. Też przedsiębiorczy bardzo człowiek, przecież inkubator technologiczny przedsiębiorczości w Białogardzie to jego dzieło, teraz też bardzo wielka pomoc przy szpitalu w Białogardzie. Kochał ludzi, kochał ziemię białogardzką, jego mieszkańców, a też bardzo rodzinny. No, bardzo oddany rodzinie, bardzo takie zaangażowany, a jednocześnie no, człowiek wielkiego serca i takiego też kompromisy. Przecież zawsze można było ze Stefciem Świętej Pamięci się dogadać i zawsze nie było tej takiej płaszczyzny, gdzie byśmy się mogli poważnie różnić. No rzeczywiście będzie nam go brakować, wielka strata. No niech aniołowie zawiodą go do raju. Wspominamy dziś pana posła Stefana Strzałkowskiego, który zmarł w wieku 62 lat, ale pozwolą panowie, że zmienimy temat, chyba że panowie chcą jeszcze coś
dodać. Jeśli nie, no to przenosimy się na zupełnie inne obszary, w zupełnie inne obszary, czyli w obszar dużej polityki. Już wiemy, jak będzie wyglądał nowy rząd. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała w zasadzie, kto będzie kierował Ministerstwem Sportu, ale o tym za chwilę. Czy to jest według panów rząd na trudne czasy? Bo usłyszeliśmy od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że to jest rząd kontynuacyjny, rząd dobrej zmiany. Chcemy dokonać postępu i uniknąć niebezpieczeństw związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym. Wielu komentatorów zwraca uwagę szczególnie na to zdanie i na wzmocnienie tych resortów, które związane są z gospodarką właśnie i na zwiększenie kompetencji, czy też wyodrębnienie w ogóle ministerstw, które zająć mają się sprawami europejskimi. Jacek Wezgraj, Lewica, Razem. Jeżeli chodzi o ten nowy podział rządu, to ja z największą radością przyjmuję powołanie Ministerstwa Klimatu, które chyba wskazuje, że wreszcie na poważnie będzie w Polsce podejście do zmian klimatycznych, do wyzwań z tym związanych. Czytałem też krótką biografię pana Kurtyki, chyba Michał Kurtyka tak się nazywa, nowy minister klimatu. I, no i wygląda to optymistycznie, wygląda on na fachowca, nie na nominację jak stricte polityczną, a właśnie po taką związaną z jego kompetencjami, więc ja mam nadzieję, że to będzie dobry wskaźnik i dobre podejście właśnie do radzenia sobie z problemami związanymi z katastrofą klimatyczną. No niektóre nominacje jak pana Brudzińskiego, O panu Brudzińskim nie słyszeliśmy. Czy któryś z tych... Niektóre nominacje są zaskakujące, bo raczej sugerują podział na politycznych łupów, jak na przykład Ministerstwo Środowiska, ale no, chyba trzeba dać temu rządowi szansę. Będzie Lewica w Sejmie, która będzie na pewno ministrów kontrolować i sprawdzać, co robią i na ile się wypełniają ze swoich zadań. No zobaczymy. Jest to na pewno nowe otwarcie, nowe i zobaczymy, jak będzie dalej to wyglądać. A pan Brudziński chyba się pojawiała jakaś informacja, że on się ma pojawić. Wciąż jest europosłem, z tego co wiem, to wciąż jest europosłem. Ja bym pierwszy o tym wiedział, bo myślę, że dwa lata trzeba mu dać, żeby PKO tam poczuło konto. Nie? Ja myślę, że nie o to chodzi. Nie bądźmy tacy drobiazgowi. Pan Krzysztof Włodarski, Korwin, Konfederacja. Jak pan patrzy na ten nowy gabinet? Nowy stary, jak mówią niektórzy, bo to rzeczywiście w dużej mierze rząd kontynuacji. Znaczy, ja bym tak specjalnie nie przywiązywał wagi do personaliów. Ośrodek decyzyjny jest jeden, wiadomo, przy jakiej ulicy w Warszawie się mieści, no i tam będą zapadały najważniejsze decyzje. Reszta to jest wykonawstwo. Już nie mówię o tym, że naszym ideałem to byłoby to, żeby rozdzielić tak na dobrą sprawę te funkcje ustawodawcze od wykonawczych. No, dla mnie ideałem byłoby to, gdyby ministrowie byli po prostu kompetentnymi, fachowymi ludźmi do realizowania tego, co wychodzi z parlamentu. A nie byliby to po prostu posłowie, politycy i tak dalej. No tak byłoby najlepiej. Jestem za technokratyków. Mniej polityków, tak. W wielu dziedzinach oni są po prostu zbędni, moim zdaniem. No ale jest jak jest. Ja nie ukrywam, że tak przeglądałem te nazwiska, niektórym tak niewiele mówią, to powiem szczerze. Ale na przykład co do dwóch, ja jestem bardzo zmartwiony. Mianowicie? Minister spraw zagranicznych, no pan Czaputowicz, no nie jest, że tak powiem, z mojej bajki. Zresztą my w ogóle mamy chyba pecha do ministrów spraw zagranicznych. Ja sobie nie przypominam, że po 89 był jakikolwiek, którego można byłoby tak naprawdę chwalić. Zresztą coś w tym jest, że pan Szymański jak gdyby został oddelegowany na ten bardziej taki wąski wycinek, czyli kontaktów z Unią Europejską. No i pan Gowin jako minister kultury, bo to co się dzieje... Gowin wciąż jest ministrem nauki. Przepraszam, nauki. Chodzi mi o wyższe uczelnie. No to co się tam dzieje w tej chwili, sekowanie ludzi nieprawomyślnie myślących,
to no akurat paru z nas tutaj no, z racji na wiek... Pan wicepremier Gowin mówi o tym, że tak długo jak on będzie ministrem, tak długo będzie wolność słowa na uniwersytecie. A gdzie ona jest, ta wolność słowa? No, takie mamy... rejtany bym nie, porzucał mamy... w obronie tu mogę mówić, słowa. Natomiast właśnie, gdybym był wykładowcą akademickim, to bym wielu rzeczy nie mógł powiedzieć, ponieważ grono tak, nie kompletnie, można obrażać ludzi, kompletnie zlewaczonych o środowisk uniwersyteckich. Tak, nie można. I niestety to ładnie to brzmi, że mamy wolność słowa, ale tylko w tym zakresie, o którym my decydujemy. A jak nie, to fora ze dwora. Ja się muszę tego odnieść, bo cieszę się, że pan tutaj używa języka krótko, Lenina, bo to jest proste cytaty, że Lenina rozumiem, czekają. Że to takie, takie ciągotki. Ideologię wroga natomiast trzeba poznać. Dlatego mówię po niemiecku. Nieważne, czy ktoś pracuje na uczelni, czy ktoś pracuje w szkole podstawowej, czy w liceum, na pewno nie może obrażać ludzi, na pewno nie może siać nienawiści, nie może siać pogardy i to jest po prostu niewybaczalne i rozumiem, że rozmawiamy o konkretnej sprawie, o sprawie konkretnego wykładowcy, który zachował się haniebnie, który wykluczył właściwie ze wspólnoty akademickiej dużą część studentów ze względu na to, kim są i w co, jakie mają zapatrywania na życie. I tak jest, i takie, czegoś takiego nie może być. I proszę tutaj nie robić z tego jakiejś normy. Pan Krzysztof Włodarski mówi, że dwa nazwiska mu się w tym gabinecie nie podobają, czyli Jacek Czaputowicz i Jarosław Gowin. Pan poseł Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, ten klub, rzecz jasna. Jak pan patrzy na ten gabinet? Ja jestem zasmucony, że mimo wszystko pan premier Morawiecki dalej jest premierem, bo na czele rządu powinien stać szef największej partii i powinien to być Jarosław Kaczyński i brać odpowiedzialność prawną za te decyzje, które się dzieją w rządzie, bo to jakby nie ukrywajmy, że to pan Jarosław Kaczyński te nazwiska ustalił i to są ludzie Jarosława Kaczyńskiego, a nie pana premiera Morawieckiego. Panie pośle, historycznie patrząc, oczywiście ja bym nie chciała, żebyśmy wracali tak głęboko do historii, ale przez ostatnie 30-lecie to szefów gabinetów, takich, którzy nie byli szefami partii jednocześnie, mieliśmy całkiem sporo, o ile dobrze pamiętam i bywało tak, że to funkcjonowało całkiem sprawnie. Ja mówię, co jest teraz i oczekiwałbym, że to Jarosław Kaczyński powinien stanąć jako szef rządu. Ja mam tylko jedno wytłumaczenie, że rzeczywiście szef rządu powinien być sprawnym politykiem, to jednak jest etat 24 godziny, trzeba poruszać się po Europie. Pan Jarosław Kaczyński jest już starszą osobą i tu, że tak powiem, to jest dla mnie jedyne wytłumaczenie, że nie stoi na czele rządu, ale rzeczywiście wszystkie decyzje i tak będą zapadały na Nowogrodzkiej, więc to są tylko w cudzysłowie statyści, którzy będą wykonywali plan pana Jarosława Kaczyńskiego, więc to nie ma większego znaczenia, kto na czele danego ministerstwa stoi, bo i tak wszystkie decyzje konsultowane są na Nowogrodzkiej. Poseł Czesław Hoc, panie pośle, 21 statystów mamy w rządzie. To jest pytanie do pana i przy okazji o tę Nowogrodzką zapytam, dlatego że rzeczywiście informacja o tym, jak ten nowy gabinet będzie wyglądał, przekazana została w siedzibie partii na Nowogrodzkiej, więc jak to jest? No jak tak jest, jak pani redaktor na początku powiedziała, jest to rząd kontynuacji dobrej zmiany, wielkiej zmiany, potężnych też wyzwań współczesnych, przystosowania się też do takich pewnych trendów europejskich i powiem też do tego, by pomnażać nasz dochód narodowy poprzez właśnie uporządkowanie też i takie działania synergistyczne w aspekcie spółek Skarbu Państwa. Mamy powrót resortu powstało skarbu. Powstało nowe ministerstwo. No nie nowe, stare ministerstwo, państwo tak, wrócili po 4 latach. Nadzoru właścicielskiego, panie pośle. Jest 367 spółek z udziałem państwa. 27 spółek podległych pod prezesa Rady Ministrów, 329 pod 11 ministerstw, Agencja Mienia Wojskowego pod MON i Agencja Rozwoju Przemysłu pod premiera. Panie pośle, ale to wejdę tutaj w słowo. Czy państwu nie wyszedł ten eksperyment z likwidacją resortu skarbu? Bo 4 lata temu państwo zrezygnowali. Wiemy, że są poważne wyzwania. Wiemy tylko, taką też informację podam, że 5 spółek tylko, na przykład PZU, spółka PKO SA, PKO BP, KGHM i PGNiG
wygenerowały czystego zysku w 2018 roku 22 miliardy złotych, a więc wiemy, że tam jest potężne pieniądze, wiemy, że zasada wystarczy nie kraść sprawdziła się i to jest też asumpt do tego, by właśnie te spółki uporządkować i jakieś działania synergistyczne podjąć, by ten ewentualny spowolnienie europejskim w ogóle systemie i być może w Polsce załatać, no, kolokwialnie rzecz ujmując. Panie pośle, teraz dalej, wobec... no jest bardzo ważna, istotna kwestia, że właśnie zwróciliśmy się do Unii Europejskiej, jakby wydzieliliśmy specjalny resort jakby nawiązujący do Unii Europejskiej, bo praktycznie ta już teraz gospodarka europejska to jest też część naszej gospodarki wewnętrznej. Teraz Konrad Szymański, który jest no, praktycznie bardzo dobrze rozeznany w aspekcie Unii Europejskiej. Wiemy, że my jesteśmy już jako Polska bardzo ważnym graczem w Unii Europejskiej. To my przyczyniliśmy się do wybrania pani Ursuly von der Leyen na przewodniczącej Komisji Europejskiej. To my mamy jako frakcja polityczna komisarza do spraw rolnictwa. No i partycypujemy w pewnych gremiach, ważnych gremiach Unii Europejskiej. Dlatego między innymi też jest nowe Ministerstwo Funduszy, pozyskiwania funduszy. Jest pani Małgorzata Jarosińska jedyna, która ma wielkie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich, a więc ta kompatybilność i ten synergizm, ta spójność działania jest po to właśnie, żeby naszą gospodarkę wewnętrzną no, jakby przystosować i zaklimatyzować z Unią Europejską, bo tu już jesteśmy jakby panie częścią. Panie pośle, wejdę ważne też jeszcze, słowo. Czy jeszcze jest ważne, tak, że ten rząd ma nas przygotować na spowolnienie gospodarcze? Bo już pan o tym wspomniał, że to zewnętrzne, to nie jest żadna nowina. W Europie? Czy mają państwo jakieś wiadomości, że może być znacznie gorzej? Ale to jest normalne. No, to jest normalne w świecie. Są te interwały takie czasowe gospodarki. Wiadomo, że Europa przeżywa praktycznie już. Prawie rozpoczął się kryzys. My jesteśmy na razie odporni na to. Nasza gospodarka rozwija się bardzo prężnie i rozwojowo jest dobre. Mamy ratingi światowych agencji. Natomiast no, musimy scalać i to, że my właśnie te spółki Skarbu Państwa wiemy, że tam jest potężne pieniądze. Po drugie, cały czas uszczelniamy VAT, tak? A więc uszczelniamy dobór, znaczy pieniądze, bo proszę zwrócić uwagę, te wszystkie programy prorodzinne, prosocjalne to były też sfinansowane przez przestępców. Tak? My zabraliśmy pieniądze złodziejom, przestępcom, a daliśmy dla ludzi, dla Polaków. A więc zdajemy sobie sprawę... Może nie mówmy, że to przestępcy finansowali, bo to tak wie pan, jak brzmi, no to, panie pośle. No to w skrócie rzeczywiście, to może... Budżet finansowy. W skrócie tak powiedziałem. Ale to jest tak, też jeszcze proszę zwrócić uwagę, że wyłączyliśmy spod Ministerstwa Sportu turystykę, tak? To jest bardzo istotne. O Ministerstwie Sportu za chwilę trochę tak, więcej, turystyka, panie pośle. Dlatego, że turystyka stała się już normalnej gałęzią przemysłu. To już jest przemysł. To nie jest już tylko ścieżki rowerowe i biegi, tylko to jest już przemysł. I dlatego, no właśnie... Pani Jadwiga Milewicz będzie turystyką zarządzać w jednym dużym Ministerstwie Rozwoju. Pan senator Janusz Gromyk. Panie senatorze, jak pan patrzy na ten kabinet? To nie jest rząd z mojej bajki. Ja się spodziewałem większości tych nazwisk. Nie spodziewałem się powiększenia o cztery resorty. Cztery czy pięć, tak? Cztery. Ale co do Ministerstwa Skarbu. 360, tak jak powiedziałeś Czesław, 360 spółek. Tam, gdzie jest największa kasa, rozwala się to ministerstwo. I co się dzieje przez te cztery lata? Zmiana prezesów. Prezes na prezesie. Wiem, że niektóre spółki mają w tej chwili trudną sytuację finansową. Ale na przykład, tak jak patrzymy na Ministerstwo Sprawiedliwości, nie jestem zwolennikiem tego, żeby jeden człowiek miał i prokuraturę, i Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolutnie. Jeśli patrzymy na ten rząd i na tego premiera, no nie patrzę na następne okresy i lata optymistycznie. Pan Krzysztof Głodarski, chciał się pan odnieść, bardzo proszę. Bo oczywiście to jest prawda, to co tutaj pan mówił, że jest taki duży wpływ do budżetu ze spółek Skarbu Państwa. Tylko mało kto zwraca uwagę na taki drobny szczegół. Są to w większości spółki sektora paliwowo-energetycznego. Cóż to oznacza? No i bankowego to też. To musi istnieć. Ale tak, ja rozumiem, tylko cóż to oznacza tak na dobrą sprawę? Jest początek i koniec przewodu pokarmowego, prawda? I chodzi mi o to, że tak na dobrą sprawę to my to finansujemy, płacąc droższe paliwo, będziemy płacić za droższą energię, bo to się już o tym mówi, i prawdopodobnie za większe koszty obsługi bankowej,
Czyli tak na dobrą sprawę. Czyli mówi pan o pewnym obiegu zamkniętym. Tak, to my finansujemy. To idzie z naszych pieniędzy. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Została podwyższona cena benzyny. Mówiłem zasadę, wystarczy nie kraść. Nie. Ja oczywiście inaczej. O uszczelnieniu VAT-u mówiłem w Słupskim studio Radia Koszalin. Mówiłem już bodajże 5 czy 6 lat temu. Ten temat nie został wtedy podjęty, ale ludzie w miarę orientując się widzieli, co to jest ta luka VAT-owska i kto za tym stoi tak mniej więcej, prawda? No ten temat został podjęty bardzo dobrze. No to jest duża zasługa, że wpłynęło tyle pieniędzy, że nie wypłynęły one za granicę. Tu przyznaję rację. Natomiast ja, jeżeli chodzi o ten trud, który PiS podjęło, to mam jeden żal. PiS ma szczęście. To też jest polityce potrzebne. Tak w skrócie. PiS ma szczęście, bo przyszło im rządzić w latach jednak koniunktury gospodarczej. I to była świetna okazja do tego, żeby wykorzystać to na głębokie reformy, które państwo polskie by trochę odchudziło, uczyniło bardziej sprawnym. Nie wiem, może zabrakło Zyty Gilowskiej, bo ona akurat w tym waszym poprzednim rządzie była taką troszkę polską Margaret Thatcher. Widocznie zabrakło takiej... Mówi pan o głębokich reformach, ale z drugiej strony mieliśmy programy społeczne, które to mam taki się apel. Pojawiły popierajcie sporo tych, którzy mają kosztują. Szczęście. Popierajcie. Pan poseł Lubczyk. Tak, jedno zdanie, tylko zostanę. No w tym momencie już chyba powoli przestaniemy. Pan poseł Radosław Lubczyk, bardzo proszę. Dwoma zdaniami. Ja tylko zastanawiam się, co się stało sprzed wyborami do dzisiaj, skoro zmieniła się narracja rządu. Nie wiem, co w gospodarce przez miesiąc czasu może się stać, skoro nagle rząd mówi o jakimś kryzysie nadchodzącym. Przed wyborami... Spowolnieniu. Przed wyborami wszystko przecież szło jak bardzo dobrze, więc tutaj to nie jest tak, że nagle rząd, jest nowy rząd, który się szykuje na te spowolnienie gospodarki. Bo przez miesiąc czasu w gospodarce naprawdę niewiele mogło się wydarzyć. Doskonale wiedzieliście, co było przed wyborami, ale jednak ta narracja wasza kłamliwa dzisiaj wyjdzie na jaw i zobaczymy, jak przez 4 lata poradzicie sobie w kryzysie. Ja będę kibicował, bo ja kibicuję Polsce. Pan senator Janusz Panie senatorze, czy przygląda się pan z uwagą temu, co dzieje bardzo się z Ministerstwem Sportu? Dlatego, że pan się sportem zapewne interesuje. Tak. A tutaj informacje o tym, że senator Robert Dowhan miał być kuszony tak tym resortem właśnie. On wydał oświadczenie, że nie zmienia swojej przyszłości politycznej. Tak, niechcąco oglądałem na wizji pana Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego, jak mówili o rządzie, no to mówię do żony, weź ty przełącz na co innego. Ale on mówi, nie, ty już jesteś senatorem, to patrz, co się dzieje w tym świecie. A to wcześniej pan nie patrzył? Żona mi to przekazywała bardziej. Ale i tak, jak pan Morawiecki mówił o Ministerstwie Sportu, to tak jakby się zająknął i tak zdziwiłem się, mówię, co oni tu kombinują? Od razu pomyślałem, co oni tu kombinują? A nie wiedziałem, że aż tak kombinują. Ale jestem spokojny o Roberta. Jest wszystko poukładane. Nie będzie zdrajcy, który przeszedłby do PiS-u i do Ministerstwa Sportu. To jest po pierwsze. Po drugie, ja mógłbym zostać tym ministrem sportu, bo się znam na sporcie. Ale składa pan akces? Ale w innym rządzie. Ale w innym rządzie. A nie w tym rządzie. Szukamy gdzieś, a tutaj siedzi przede mną. Czesław, nie wiem, jakie pieniądze. Nie ma takiej opcji i szans. Nie, no bo wiadomo, że nie ma opcji, bo byście mieli klątwę do trzeciego pokolenia i narazilibyście życie dzieci. Czesław, choć panie pośle, czy... Pan profesor Waldemar Paruch zdradził jakieś tajemnice alkowy? Gdzie jest to? To jest jeden z wywiadów, pobożne życzenia opozycji. Przecież ostatecznie to my w parlamencie, znaczy w Senacie wygraliśmy. Nie mamy większości, to prawda, tak? Ty nie rozumiesz, jak graliśmy jeden na jednego w piłkę i przegrałeś jeden za ze mną, kto wygrał? Ty czy ja? Ale ty bramkę strzelałeś. Wygrałem. Jeżeli chodzi o Senat, to chyba Jacek Bezgraj razem. To są tylko takie fake newsy. To rytuują troszeczkę dobre samopoczucie opozycji. Jeżeli chodzi o Senat, to... Ale podchody, przecież pan senator Federowicz powiedział, że kto zdradzi, to ma klątwę do trzeciego pokolenia. Czyli panie pośle, to nieprawda, że pan senator Dowhan dostał taką propozycję? Życie i zdrowie wszystkich dzieci. Kto by tam śmiał wam proponować coś? Panie pośle, zadałam pytanie. Panie pośle Czesławie Hoc, zadałam pytanie, czy to nieprawda, że pan senator Dowhan mógł zostać ministrem sportu i nie skorzystał? To ja nic o tym nie wiem. Jacek Bezgraj. Jeżeli chodzi o Senat,
partię razem. To już mamy drugą taką przecież informację o kuszeniu jednego z senatorów opozycji, bo przecież wcześniej się mówiło o profesorze Grodzkim jako ministrze zdrowia. Teraz się mówi o panu Dopchanie. Faktycznie jest wakat w tym Ministerstwie Sportu. Trochę mam wrażenie, że za dużo tych przypadków, żeby tak po prostu przejść do tego na tym do porządku dziennego. No to ja wcale nie jestem zdziwiony. Jest dla mnie niemal pewnym, że Prawo i Sprawiedliwość szuka tych brakujących głosów w Senacie, bo pewnie każdy by tak na ich miejscu robił. Natomiast opozycja chyba jednak wie, jakie ma znaczenie ten Senat, jak on może być bardzo dobrze wykorzystywany dla realizacji celów również opozycji. No i chyba tam nie ma drugich chętnych na bycie radnym Kałużą z Dolnego Śląska, który zdał się skusić i dał się kupić po prostu Prawo i Sprawiedliwości. Pan Arłukowicz, pan Sikorski, to się nie dali skusić, tak? No, są chyba jednak po stronie opozycji dzisiaj, mimo trudnych historii. To była inna sytuacja. Różnych historii w przeszłości. Natomiast ja wierzę, że chyba mimo tych bardzo usilnych prób, bo one są tak usilne i mimo zaprzeczenia po prostu wychodzą co chwila na powierzchnię i pewnie jeszcze ich kilka zobaczymy, no to ja wierzę, że ten Senat przetrwa po stronie opozycji, no bo można sobie poprawiać, panie pośle, samopoczucie, mówiąc, że wygraliście. Nie macie większości w Senacie. Senator Karczewski właśnie się żegna z willą wicemarszałkowską. I płacze? Podobno płacze i podobno... Panowie, ale bądźmy poważni. Nie będzie marszałkiem Senatu. Bądźmy poważni i zobaczymy, kto będzie marszałkiem Senatu. Jest to jednak ktoś, kto mianuje rzecznika praw obywatelskich, ktoś, kto ma kompetencje w prowadzeniu polityki zagranicznej. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Senatu pozostaje pan senator Karczewski. Kandydatem opozycji na marszałka Senatu jest, jak już wiemy, pan profesor Tomasz Grodzki, ale ja chciałam zapytać o prezydium Senatu, ponieważ zagotowało się troszeczkę po tej informacji o tym, że w prezydium Senatu ma nie być przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy panowie coś na ten temat wiedzą? Bo pojawiła się taka informacja, że Tomasz Grodzki miałby być marszałkiem Senatu, wicemarszałkami Bogdan Borusewicz, Gabriela Morawska-Stanecka i jeszcze wicemarszałek z PSL-u. Przy całym moim dystansie do Prawa i Sprawiedliwości uważam, że pewnym dobrym obyczajem jest to, że wszystkie ugrupowania powinny mieć swoje miejsca w prezydiach. To dotyczy i Senatu, i Sejmu, ale też i Rady Miejskiej, czy sejmików. W samorządach by było. No, ale mam wrażenie, że jest to pewien taki obyczaj, że można się nie lubić, można się nie zgadzać, ale ten człowiek powinien być w tym prezydium. Nawet jeżeli nie ma większości. To dzisiaj się panu stało. Panie Senat, ale tak mówił też Włodzimierz Czarzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł. Panie senatorze, senator Janusz Gromek, czy pan wie, jak ma wyglądać prezydium Senatu i czy rzeczywiście państwo jako opozycja mają taki plan, żeby nie było w prezydium Prawa i Sprawiedliwości? Kandydata na marszałka, pana profesora Tomasza Grodzkiego, znany mi jest. Ma moje pełne poparcie. Pozostałych trzech znane mi są i tylko czekają na nazwisko, propozycję z PiS-u. Ale pierwsza słyszę to, co pani mówi, że nie ma być w prezydium wicemarszałka z PiS-u. Nie pojawiło się żadne nazwisko, jeśli chodzi o te chyba, propozycje. Najbardziej istotne jest, tak? Bo takie jest umocowanie konstytucyjne Senatu, że Senat jest izbą wyższą parlamentu, prawda? I ja, bez względu na personalia, jakie się tam pojawią, ja mam tylko jedną nadzieję, ponieważ prawdopodobnie w tym gronie jestem chyba jedynym, który prowadzi działalność gospodarczą. Ja prowadzę działalność. Też pan prowadzi, to będzie pan mnie dobrze rozumiał, reszta nie sądzę. Ale możemy rozumieć, chociaż spróbować rozumieć. Otóż mam nadzieję, że Senat będzie tym węglem takim z apteki kupowanym, który powstrzyma biegunkę legislacyjną Sejmu. Bo generalnie obywatele nie zdają sobie sprawy z tego, jak często tworzone tam prawo, te ustawy, jakie mają straszne przełożenie czasami na codzienne życie Polaków. I ja mam nadzieję, że to będzie ta izba refleksji, izba zastanowienia i nie będzie trzeba w dni parzyste albo nieparzyste poprawiać tego, co się uchwaliło w poniedziałek bądź we wtorek. No takie mam marzenie, nie? Żeby ta izba była tą izbą refleksji i
Pan Krzysztof Włodarski mówi o swoich marzeniach związanych z Senatem. Panie pośle Czesławie Hoc, jakie pan ma nadzieje związane z tym Senatem, biorąc pod uwagę to, że sytuacja rzeczywiście dla państwa nie jest w tym momencie komfortowa, bo choć jeżeli chodzi o arytmetykę, to państwo mają najwięcej mandatów senatorskich jako ugrupowanie, natomiast no, arytmetycznie opozycja wspólnie ma więcej mandatów i większość tym samym. To, proszę państwa, moje podejście jest takie normalne, poważne i marzenia tu można wiele mieć, ale to jest rzeczywiście izba zadumy i refleksji. To jest izba wyższa. No nie chciałbym, żeby to była izba oporu, ograniczeń i też braku standardów pewnych. Ale rozsądku żywo, no i też rozsądku. Ja myślę, że nawet ja bym się tutaj naprawdę... Wszyscy, żeśmy się rozmawiali. Ja uważam, osobiście tak uważam, że gdybym był... No, miał decydujące zdanie, to ja bym w ogóle nie zabiegał o tak za bardzo, dlatego że no, jeśli izba będzie to izba wyższa tylko oporu, no, powiem nieładnie, zadymy, tak, i ograniczeń jakichkolwiek wszelkich standardów, no to dacie świadectwo, każdy da świadectwo o sobie i dlatego Polacy to dokładnie zobaczą. Natomiast to, co pan tutaj mówił, też jest istotna kwestia, że oczywiście są prawa czasami, no, które nie są, nie mają takiego, no, mają złe odzwierciedlenie potem w zapisach w rzeczywistości. I trzeba naprawdę czasami powstrzymać pewne działania, żeby nie szybko, żeby nie na kolanie, żeby... No to żeby może ten... właśnie, panie pośle, w Senacie. Może. I jeśli taki będzie Senat, to ja nic nie mam przeciwko temu. Natomiast spora odpowiedzialność na pana, obawiam się, że będzie tak jak zawsze. Będzie tak jak zawsze, czyli będzie opór totalny. Pytanie, panie pośle, które zawsze pan ma na myśli? Pan mówił o tym, co się działo. A właśnie my będziemy chcieli tak pracować, żeby nie było takiej sytuacji, że na kolanie się do tej pory pracowało. I jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już mówisz, że mnie zadymiasz. Nie mówię nic, tylko mówię, nie chciałbym, żeby takie było. No przecież... Pan poseł Radosław Luczyk, mówimy o tym, co może dziać się w Izbie Wyższej Parlamentu, a pytanie teraz, co będzie działo się podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Pytam dlatego, że duże emocje wzbudziła decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że marszałkiem seniorem w Sejmie będzie Antoni Macierewicz. Jednym zdaniem do Senatu, bo jak ja słyszę, że to jest jakaś izba refleksji. Nie, to jest izba konstytucyjna, gdzie się tworzy prawo. I tam no, się ciężko pracuje i mam nadzieję, że rzeczywiście to prawo będzie dzisiaj dogłębnie badane i te ustawy będą wychodziły już jak należy, a nie będą wychodziły, że zostało uchwalone nagle do poprawki. Natomiast tu też jeszcze mamy dwóch kandydatów. No, mamy profesora Grodzkiego i marszałka Karczewskiego, który też jest lekarzem. No i patrząc rzeczywiście mam obaj panowie są chirurgami zresztą. Tak, i mam nadzieję, że rzeczywiście profesor Grodzki zostanie marszałkiem, bo to jest osoba, która na to zasługuje. Natomiast jeśli chodzi o marszałka seniora Sejmu, ja znam pana ministra Macierewicza z ostatniej kadencji Sejmu. Ja też nie chciałbym źle mówić o jego karcie historycznej, bo pewnie dużo zasług dla polskiej demokracji przed 89 roku ma. Ale to, co zrobił w ostatniej kadencji Sejmu, czy po 89 roku, nie chcę przytaczać słów pana Stefana Niesiołowskiego, bo on go dobrze zna, znają się z lat młodzieńczych, ale przez ostatnie 4 lata stracił jakiekolwiek moralne prawo, żeby zostać marszałkiem Senatu. Jest po prostu dzisiaj posłem niewiarygodnym. Nie wiem, dlaczego prezydent wyznaczył pana Macierewicza na marszałka seniora, mówiąc o nim, że stosuje ubeckie metody swego czasu, to co się działo w armii. Więc no, jestem zdziwiony, ale że to rzeczywiście jest to kompetencja pana prezydenta. Pytanie, czy to były zagrywki polityczne. Jak prezydent nie wystawi pana Macierewicza, to pana nie wystawimy, nie poprzemy. No, nie mam kuchni politycznej, nie znam, uważam, ale że ciekawe teorie, jeżeli chodzi o tę kuchnię. Uważam, pan przedstawia, panie pośle. Nie znam. Mam nadzieję, nie że pan poseł Czesław Hoc się. Natomiast uważam, że pan Macierewicz nie zasługuje na to, żeby zostać po 89 roku jego działaniach, żeby zostać marszałkiem. No przed 89 rokiem myślę, że nie miał na to najmniejszej szansy. Ale tam miał dobrą kartę akurat. Sporo czasu spędził w więzieniu jako opozycjonista. Panie pośle, pan poseł Czesław Hoc. Co pan na to? O kuchni czy o... Nie, jeżeli chodzi o to, czy pan minister Antoni Macierewicz to jest właściwa osoba, żeby tę bardzo zaszczytną funkcję marszałka Sejmu pełnić. Więc jest to prerogatywa pana prezydenta.
Andrzeja Dudy wybrał pana ministra Macierewicza, postać nieskazitelna, opozycyjna, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, Solidarności, odważny człowiek, postać wyrazista politycznie, więc tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, żadnych powodów do narzekań, żadnych powodów do tego, ale wie pan, że jest dużo narzekań i no tak, ale czy o przeciwwskazaniach mówi opozycja. Czy ci, którzy to jakby artykułują te narzekania, czy mają też takie podstawy moralne, etyczne w kwestii na przykład katastrofy smoleńskiej, bym się zastanowił i bardzo bym czasami prosił i apelował tych, którzy tak bardzo krytykują pana ministra Macierewicza w kwestii właśnie wyjaśnień katastrofy smoleńskiej, żeby byli powściągliwi i też spojrzeli na siebie, bo jeśli powiem o miłośniku żółwików i przypomnę pewne kwestie obrazoburcze i bardzo wręcz barbarzyńskie w kwestiach zachowania niektórych ludzi, to bym tutaj był bardzo, bardzo powściągliwy i bardzo bym uważał na słowa. Dlatego myślę, że postać pana Macierewicza jako marszałka seniora jest słuszna. Ja przyjmę to z wielką godnością. Pan Krzysztof Włodarski, pan kiwał głową, ale nie wiem, czy z aprobatą, czy... Z dezaprobatą. Z dezaprobatą. Chodzi mi o to, że mówi tu dużo o tej chwalebnej karcie w życiorysie pana Macierewicza. Ja natomiast pragnę przypomnieć i to, co nasze środowisko ma mu do zarzucenia, to najbardziej, to jest to, że nie wykonał uchwalonej przez parlament do końca lustracji, co moim zdaniem, naszym zdaniem, odbija się nam czkawką do dnia dzisiejszego, po tylu latach. Przypomnę, że uchwałodawcą czy inicjatorem tej uchwały był klub Unii Polityki Realnej i rozmawiając z jej autorem dowiedziałem się o paru szczegółach, niestety nie mogę tutaj powiedzieć. Wygląda na to, że pan Macierewicz, kiedy już szedł w posiadanie pewnych akt, to doszedł do wniosku, że niekoniecznie trzeba realizować całą uchwałę lustracyjną, czyli wyrzucić wszystko na wierzch, żeby wreszcie to wywietrzało i nie odbijało nam się czkawką, żeby to, przepraszam, nie waniało do tej pory, tak? Tylko zachował sobie pewien pakiet dla swoich celów. Nocną zmianę, pani Bazała? Ja pamiętam nocną zmianę, mało tego. Pan dobrze pamięta, kto był inicjatorem uchwały lustracyjnej, prawda? Oczywiście, ale... Co był zamach uchwała, ale był czas, uchwała mogła... To był 92 rok, panowie, jesteśmy w 2019. Panowie, jesteśmy w 2019 roku. Zapewniam pana, że nawet potop szwedzki ekonomicznie odbija się do tej pory, mimo tego, że to Jacek Wezgraj. Rozmawiać o tym, co jest w roku 2019, potopie szwedzkim. Przyszłość to dzisiaj, tylko wczoraj. Jeżeli chodzi o pana Macierewicza, to największy kłopot z nim jest taki, że to jest postać, która bardzo mocno dzieli i politykę, i osoby. Ma on przecież na koncie mnóstwo działań i wypowiedzi, czasami wręcz niegodnych piastowanych funkcji. Nawet jeżeli jesteśmy przy Komisji Smoleńskiej, przy badaniu przyczyn katastrofy w Smoleńsku, no to przecież on nie wykonał swojego zadania. Ta komisja, okazało się, że jak zaczął prosić o jej wyniki działania, to że ona nie pracowała, że tylko pobierali pieniądze, tam chyba ponad 1,5 miliona złotych, które poszło na działania tej komisji i żadnego efektu z tego nie ma. Byli jacyś dziwni współpracownicy pana Macierewicza, którzy nagle znikali z Polski i się pojawiali w Stanach Zjednoczonych i nie mogli tutaj z powrotem wrócić, więc ja też tak jak dla panu przykro, dla mnie jest niezrozumiała ta decyzja prezydenta Dudy odnośnie właśnie, że to on powinien być tym marszałkiem seniorem. Być może jest to jednak pokaz siły Jarosława Kaczyńskiego i ustawienie prezydenta we właściwym szyku i po prostu wydanie polecenia politycznego, któremu prezydent Duda, który przecież sam, tak jak to było powiedziane, no, w ostrych słowach mówił Antoniu Macierewiczu jako stosującą ubeckie metody, ale a dzisiaj uważa ja go za najbardziej godnego sposób do rozpoczęcia kolejnego. Przypomnę wypowiedź Błażeja Spychalskiego, rzecznika pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zwracał uwagę właśnie na kartę opozycyjną i mówił, że to są takie rzeczy, które są bezdyskusyjne, jeśli chodzi o... Tylko, że jesteśmy w roku 2019, a nie 89. Janusz Grabek. Ludzi wcześniej miał karty wspaniałe, ale jednym postępowaniem tą kartę niestety przekreślili. I
Ja nie będę analizował tego, co robił w wcześniejszych latach pan Macierewicz, bo nie znam dokładnie tego życiorysu, ale będąc ministrem, Misiewicz, katastrofa smoleńska, dobijanie rannych w samolocie, zwalnianie tysiące dobrych żołnierzy, którzy byli szkoleni w Ameryce, w Kanadzie, w Niemczech, we Francji i zatrudnianie nowych, niekompetentnych oficerów, którzy no, nie poprowadzili, nie prowadzą to wojsko czy naszą armię tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zakupy sprzętów, których nie ma. No przecież jak pokazali w telewizji strzelanie gdzieś tam w lasach karabinami z drewna, no to są śmiech. No, także jest... pan prezydent Duda miał do wyboru lepszych kandydatów, bo szóstkę miał chyba przedstawioną i na pewno każdy z tej szóstki byłby lepszy od pana Macierewicza. Panie pośle, pan poseł Czesochoc. No, kilka zdań sprostowania, no przecież to nie można tak Ale ja mam prawo mówić. No, oczywiście, że pan ma prawo mówić do tego zwolnienia. A pan poseł Choc ma prawo się odnieść, bardzo proszę. Modernizacja armii polskiej zaczęła się właśnie za czasów pana ministra Macierewicza. To my, jako jeden z nielicznych państw natowskich, gdzie weszliśmy w 1999 roku do NATO, jako jeden z nielicznych państw, cztery państwa, tylko 2% PKB zużytkują na to jest na Polska to. Między nimi. Na pewno więc nie na modernizację. Mamy teraz coraz bardziej nowoczesną, modernistyczną armią. To wszystkie zakupy samolotów, te wszystkie haubice działa. Wszystkie samolotów? No jak na pewno na VIP-ów. No więc te programy, wszystkie WOT, Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie młodzież panie może. Pośle, to jest pan z wojskiem to polskim, wszystko, który funkcjonuje w tej chwili. To wszystko, ale rozmawiamy dumni, o roli wojsk, marszałka żołnierzy, seniora wojsk, Sejmu, a nie polskiej armii są dumni, że są w polskiej armii. Nowoczesnej polskiej armii. Czy to jest to pewnie jakiś mowa o symbolizuje kontrowersji też pokazania, z czym wchodzi ten Sejm. Tylko ja jestem mało romantyczny. Pytanie jaki jest realny taki, wpływ jak marszałka seniora? Niewielkie, a kontrowersje są ogromne. Największa największe poczucie obronności. Mamy bataliony międzynarodowe w Polsce. Gdzie karabiny z drewna? No przecież to chyba jeszcze z harcerstwa pamiętasz na pewno. Ja to widziałem w telewizji. No to z harcerstwa. No, po prostu na poligonie w Drawskim żołnierze sami kupowali sobie stroje. W tym gronie jestem jedyny, który odsłużył tak wiele lat wojsku. Ile panowie lat? Mnie nie znacie. 12 lat. Ale ja bym nie chciała, żebyśmy teraz ale w stronę... Ale powiem panu, panie proszę pana, no panu tylko jedną rzecz. My mamy, zabrakli nam tu muszę czasu pana na kolejne poprzeć. Tematy. Mamy świetny sprzęt do wygrania II wojny światowej. Tak. Drugiej. Tylko, że dobrze, zrobić, drugiej. Byłaby szansa. Byłaby szansa wygrać drugą wojnę światową. Powiedz pan to teraz wszystkim żołnierzom służącym, którzy dumnie służą w polskiej armii. Dumnie służą i służyć będą. W polskiej armii. Tylko ja pytanie jest takie, jeżeli już rozmawiamy o sytuacji w armii, pytanie jest takie, czy ta sytuacja, o której pan mówi, defiladę. Czy to jest sytuacja, która jest wynikiem ostatnich 2, 3, 4 lat, czy ostatnich lat 15, 20, 30? Tak. Bo to jest chyba dość istotne pytanie, ale na nie dziś pewnie nie będziemy odpowiadać, bo ja chciałabym, żebyśmy porozmawiali o ewentualnym przyszłym zwierzchniku Sił Zbrojnych. Jeszcze krótko. Mieliśmy bardzo mocną jednostkę czołgową w Żarach. Czy dobrze mówię? Czy to w Żorach? W Żarach? Jeżeli te czołgi zostały przeniesione pod Warszawę, żeby były czyszczone, malowane na defilady. I to nawet w samorządach, to wszystko. Jasiu, ty jesteś z paintballu, ty myślisz cały czas... Panowie, idźmy dalej. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, w tej chwili prezydent Andrzej Duda. A kto konstytucji dowodzi w razie wojny armią, czy państwo wiedzą? Prezydent. Tak, prezydent dowodzi armią w razie wojny? Przekazujesz ten sztab. Jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Jest zwierzchnikiem w czasie pokoju. Przepraszam. Kto dowodzi? A otóż pan przeczytajcie konstytucję. Panowie, nie idźmy w tę stronę. Ja chcę porozmawiać o tym, kto może być przyszłym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w czasie pokoju, bo nim w czasie pokoju jest prezydent Rzeczypospolitej. W tej chwili to jest Andrzej Duda. Wyścig prezydencki ruszył. Wiemy, że w tym wyścigu nie weźmie udziału Donald Tusk. Panie senatorze, dlaczego? Ja nie byłem zaskoczony i nie martwię się. Ja myślę, że podjął prawidłową decyzję, będąc premierem tyle lat. Szykowali się na niego dość mocnym atakiem i mógłby dużo stracić Polska. A tak, ja myślę, że martwi się o Polskę i będzie wspomagał taką osobę, która może wygrać z kandydatem z PiS-u. A kto według pana będzie tą osobą? No ja bym chciał, żeby na przykład była Katarzyna Błońska.
Małgorzata Kidawa. Małgorzata, przepraszam. Małgorzata. Ona zgłosiła akcję do prawyborów, tak. Bo państwo w prawyborach, swoistych prawyborach, bo to tak nie do końca prawybory. 14 grudnia ma być informacja o tym, kto będzie kandydatem. Tak. I będę popierał. Czyli pan popiera kandydatkę. Jacek Bezgraj, Lewica. Mieliśmy poznać w kończącym się tygodniu kandydata Lewicy do fotela prezydenta, ale wiemy, że to raczej będzie grudzień, bo chyba mam takie wrażenie, Robert Biedroń pewnym wpisem na Facebooku trochę wyszedł przed szereg. Czy rzeczywiście? Te ustalenia trwają i one pewnie będą, czy to będzie ten tydzień, czy przyszły, to ze spokojem, czy to będzie Robert Biedroń, czy ktokolwiek inny, czy to może będzie kandydatka, to myślę, że to będzie bardzo dobra osoba, która na pewno będzie alternatywą dla szykującej się nam plejady konserwatystów, którzy będą aspirować do fotela prezydenta. Lewica tego wyboru dokona. Ja jestem przekonany, że to będzie dobry wybór. Natomiast do Donalda Tuska to mi trochę ulżyło, że on jednak podjął taką decyzję. Mam wrażenie, że rozsądną, że dokonał badań, zobaczył, na co może liczyć, z czym się będzie musiał mierzyć, jeżeli by wystartował. Bo tak jak mówiłem na antenie Radio Koszalin na początku tego tygodnia, że to jest polityk z innej epoki, że to jest polityk sprzed dekady i on po prostu już nie ma takich rozwiązań i pomysłów na to, przed czym będzie stawała Polska, wyzwaniami, przed którymi będzie stawała Polska w najbliższych 5 latach. Swoje osiągnął i myślę, że będzie miał zasłużoną polityczną emeryturę, z której pewnie będzie czasami wracał, żeby poprzeć tego czy innego kandydata w takich albo innych wyborach i no i to dobrze. No. Myślę, że ten temat jest już zamknięty. I Donald Tusk podjął też odważną decyzję, bo to nie jest łatwo podjąć taką decyzję wtedy, kiedy ma się za sobą takie oczekiwania, no przecież to było bardzo duże oczekiwanie ze strony Platformy Obywatelskiej, która właśnie wręcz na niego czekała trochę, jak żeby wjechał na tym białym koniu. Myślę, że część Platformy Obywatelskiej, niekoniecznie ta decyzja, którą teraz Platforma się zmaga, bo to czy to będzie pani Kidawa-Błońska, czy Sikorski, Radosław, czy Rafał Trzaskowski, bo tam się różne nazwiska przewijają. No przecież ta też decyzja była, wszyscy czekali na to, co zrobi Donald Tusk. On miał to w grudniu podać, ale chyba zlitował się nad dawnymi kolegami partyjnymi. Pan poseł Czesław Kocy, panie pośle, czy pana środowisko polityczne odetchnęło z ulgą, kiedy okazało się, że Donald Tusk postanowił usunąć się z tego wyścigu prezydenckiego i poinformował, że no już oficjalnie i ostatecznie podjął decyzję o niestartowaniu. Pani redaktor, my mamy swojego kandydata, wiemy, że jest kandydat bardzo dobry, prezydent wszystkich Polaków, bez żadnego triumfalizmu, z ciężką pracą, w pokorze będziemy cały czas tworzyć i kontynuować dobrą zmianę. Natomiast tutaj no, pan premier, pan przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Donald Tusk dokonał pewnej analizy, taki SWOT, zobaczył, jakie są dobre, jakie złe. Pamięta swoją wypowiedź, polskość to nienormalność. Pamięta, że straszył Polskę 230 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę w polityce przymusowej relokacji uchodźców. Pamięta pewne swoje emigrantów, swoje słowa i wie, że jest elektorat ujemny. Ale z drugiej strony w polityce jest never say never. Nigdy nie mów nigdy. Ja panu premierowi Tuskowi nie za bardzo ufam i myślę, że jeszcze... Czyli nie wierzy pan w to, że on tak na 100% powiedział, wierzę, że nie. Bo tak trzeba to odbierać, ale wcale bym się nie zdziwił, że nagle wyłoni się i gdzieś kupi podobnego istotę zwierzęcą do konia i może przyjedzie. Istotę zwierzęcą podobną do konia, panie pośle. Ja tak sobie myślę, co to może być za zwierzę. Ale chciałbym się odnieść do tych słów polskość to nienormalność, czyli artykułu Donalda Tuska z lat 80., bo to jest często wycinane z kontekstu przez Prawo i Sprawiedliwość, bo w tym samym artykule mówił o tym, że faktycznie, że niby ta polskość to nienormalność, ale mówił też, opisał o swoim oddaniu i o swoim przywiązaniu do Polski. Więc panie pośle, proszę nie manipulować i nie kłamać.
nie wprowadzać w błąd. Panu, w błąd za to, że została zlikwidowana stocznia szczecińska, to pan Donald Tusk pojechał zaraz do Niemiec i dostał nagrodę Polakożercy Rathenaua. A pan sprzedał stocznię w Gdańsku i odkupił ją za potężne pieniądze. Krzysztof Włodarski, jeszcze bardzo proszę. Krzysztof Włodarski, bardzo proszę. Powszechnie wiadomym jest, że pan Donald Tusk jest podobno humanistą i że jest historykiem. Otóż wydaje mi się, że to jest tylko taka zasłona dymna. Ja natomiast śmiem twierdzić, że pan Donald Tusk jest przede wszystkim świetnym matematykiem i umie liczyć. A co umie liczyć? Ano pieniądze umie liczyć. Po co on ma wracać do Polski, pilnować tu żyrandola? To są jego słowa, pilnować tutaj żyrandola, skoro tam naprawdę już od paru lat się bardzo dobrze zadomowił. Jest, i będzie... jest główny argument pieniądze. Ja śmiem twierdzić, to jest jeden z argumentów. Drugim argumentem to jest to, że faktycznie jego czas się skończył. I tak jak obserwowałem fora internetowe, to jeszcze parę lat temu młodzi ludzie, no, którzy tam głównie buszują, pisali, że głosować na PiS to obciach, to dzisiaj młodzi też mówią o Tusku, że to byłby obciach. Więc trochę się w międzyczasie zmieniło, naprawdę. On jest już inaczej odbierany. To jest ta druga rzecz. Natomiast trzecia rzecz to jest taka. Ja nie jestem do końca przekonany, a paru ludzi z Platformy znam, tam nas lokalnie. Nie jestem wcale przekonany, że tak wszyscy ludzie z Platformy by chcieli, żeby Donald wrócił. On jednak jest na tyle silną osobowością, jest na tyle silną i zdecydowaną osobowością, że prawdopodobnie próbował to chwycić. To jest klasowy, światowy polityk. Pan poseł Radosław Lubczyk. To jest osobista decyzja pana przewodniczącego, pana premiera Tuska. Z naszej strony będzie, mam nadzieję, bo to jakby jeszcze nie jest do końca potwierdzone, bo Kosiniak-Kamysz powiedział, że jak będzie lepszy kandydat, to ustąpi mu miejsca. Ale uważam, że dzisiaj Kosiniak-Kamysz... Tak, bo państwo mówią, że nieoficjalny, a naturalny kandydat. Szef partii. Poza tym ja wchodziłem do projektu PSL Koalicja Polska, mówiąc Kosiniakowi, rozmawiałem z nim, że wchodzę w projekt 2025 prezydent Kosiniak. Natomiast bardzo się cieszę, że to może stać się już w 2020 roku i będę wspierał Kosiniaka-Kamysza, jeśli tylko wystartuje w wyborach prezydenckich. Że Władysława Kosiniaka-Kamysza wspierać może też Donald Tusk, bo pamięta pan, że takie też głosy się pojawiały. Znaczy ja mam nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku pan Donald Tusk poprze Kosiniaka-Kamysza na prezydenta w najbliższych wyborach i rzeczywiście Kosiniak-Kamysz ma realne szanse wygrać te wybory z prezydentem. Dodam, czego mu życzę i będę pracował na jego rzecz z całych sił. Pytanie, czy to będzie taki mąż opatrznościowy, czy to będzie posłanek śmierci? Ja myślę, że utrzyma się jednak ta formułka PiS swoje, koalicja swoje, PSL i SED i kto będzie dwa też będą. I pójdziemy na tego naszego. W drugiej turze. Tak. Mówi pan o tym, panie senatorze. Na zakończenie, ponieważ dzisiaj 10 listopada, jutro 11 listopada, jutro Narodowe Święto Niepodległości. Mają panowie nadzieję na wspólne, dobre, radosne świętowanie, czy niekoniecznie, bo historycznie rzecz ujmując, wystarczy spojrzeć na to, co było rok, dwa, trzy lata temu. Bywało różnie. Panie senatorze, Janusz Gromek. Akurat tu siedzi pan poseł, który wiele lat jest posłem, był posłem eurodeputowanym. Jako prezydent 12 lat organizowałem te bardzo dla nas radosne uroczystości i nigdy nie było zgrzytu krzesła. Pamiętasz, bo ja nie pamiętam. Spotykamy się w Bazylice, odprawia nam msza, później ustawiamy sobie korobud, idzie orkiestra wojskowa, idą sztandary, poczty sztandarowe, idzie społeczeństwo, idziemy pod pomnik, tam są przemówienia, śpiewania radosne, rozmawiamy z sobą i absolutnie to święto to jest, daj Boże, żeby tak było w Warszawie, jak u nas Kołczyk. Jak będzie w Warszawie, zobaczymy, Jacek Wezgraj. To chyba jest tak, że im dalej od stolicy, tym spokojniej i łatwiej się świętuje. No ja bym chciał, żeby pewnie znowu się nie uda, ale żeby to święto niepodległości, żeby ono było jednak łączące, żeby jednak podchodzić w taki sposób, że ten patriotyzm ma różne oblicza i że nawet że różne osoby mogą mieć swoich różnych idoli i różne wzorce historyczne, bo historia i niepodległość jest biało-czerwona i tak jak będzie prawica czy konserwatyści będą opowiadać o
o jednych politykach ze swojego obozu, czy im bliższych, no to Lewica również ma, czy ma Ignacego Daszyńskiego, czy Józefa Piłsudskiego, który przecież zaczynał w PPS-ie i w organizacji bojowej. I to myślę, że ten czas warto pokazywać, że jak bardzo różnorodna była nasza historia, jak wiele osób z różnych środowisk i różnymi drogami walczyło o tą niepodległość, którą będziemy świętować. Pół minuty. Dobrze, bo pani powiedziała, że jak był rok, dwa, trzy, jednak ktoś, kto obserwuje, to widzi różnicę, jak to wyglądało parę lat temu, tak? Jak Lewica ściągała antyfaszystów z Berlina, z Niemiec, z pałkami i tak dalej. Jak to wyglądało w zeszłym roku? Liczy pan na to, że będzie jutro radośnie i wspólnie? Krótko, panowie, ponieważ mam minutę do końca audycji. W masie ludzi zawsze się ktoś tam trafi. Nie zawsze, to są bandyci po prostu, którzy chcą rozwalić tak. No i tak samo jak zaproszenie włoskich faszystów, którzy tam nie byli przypadkowo, tylko zostali zaproszeni. Przestało być pięknie i łączące. Nie, no miejmy nadzieję, że to będzie łączyło wszystkich. Pan poseł Czesław Hoc, krótko. Mam takie marzenie i apel, że tak jak 101 lat temu złączyła nas dewiza narodowa Bóg, honor, ojczyzna, tak samo teraz powinniśmy tę dewizę mieć w sercach i w tym właśnie 11 listopada, po 123 latach niewoli, a 146 latach, jeśli licząc od pierwszego rozbioru. Czyli życzymy sobie wszyscy pięknego świętowania, tak jutro jest. Narodowe Święto przy ładnej pogodzie. Niepodległości. Jacek Bezgra i Partia Razem Lewica. Dziękuję. Senator Janusz Gromek, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Poseł Radosław Lubczyk, bezpartyjny PSL, Koalicja Polska. Dziękuję. Krzysztof Włodarski-Korwin, Konfederacja. Dziękuję bardzo. I pan poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Anna Popławska, do usłyszenia. Posłowie.